Joanna zastanawia się, co usłyszy od matki. Jest gotowa na konfrontację. Jak możesz to robić, tacie? Dopiero go pochowałaś. Minęło już pół roku. Dopiero pół roku. A pamiętam, jak płakałaś na jego pogrzebie, jak niemal chciałaś wskoczyć za nim do grobu. Hipokrytka. Nie obrażaj mnie. Kochałam twojego ojca. Bardzo. Ale umarł, nie ma go. A ja jestem wdową. Mam swoje potrzeby i... I co? I postanowiłaś zaspokoić je w waszym małżeńskim łożu? Razem z tym żałosnym hipisem. Nie mów tak o Mieszku. To wspaniały mężczyzna. Jest sam, ja jestem wolna, nikomu nie robimy krzywdy. A właśnie, że robicie. Na przykład pani Anieli. Ty i ta twoja pożal się Boże komuna. Dzwoniła do mnie, żeby się poskarżyć. Co takiego, głupia kobieta? Jest schorowana i nie dziwię się jej, że przeszkadzają jej te wasze głośne imprezy. Przecież ona jest prawie głucha. No właśnie. Co tu się musi wyprawiać, skoro głucha, starsza kobieta nie może spać w nocy, tylko chce dzwonić na policję? Na policję? Chyba jej odbiło. Powiedziała mi, że nie zrobiła tego tylko ze względu na waszą wieloletnią znajomość. Ale jeżeli nic się nie zmieni, no to nie będzie miała wyjścia. Gadanie! Nigdzie nie zadzwoni. Tylko chce na siebie zwrócić uwagę. Ona po prostu mi zazdrości, bo sama ma nudne życie. Potrafi tylko rozmawiać o swoich chorobach, o pieskach, a jedyną jej rozrywką jest podglądanie sąsiadów.